Tegoroczny Tour de Pologne to na pewno bardzo ciekawy wyścig. Myślę, że będziemy mieli zaciekłą walkę już od pierwszych etapów. Te dwa pierwsze etapy we Włoszech są już naprawdę bardzo selektywne, kończące się długimi podjazdami. Także myślę, że już od pierwszego etapu będzie się nam klarować generalna klasyfikacja. I myślę, że już po prostu na tych pierwszych etapach mocno nam się ustawi. Mogą jeszcze zajść jakieś niewielkie zmiany na etapie do Gliczarowa. Jak zawsze, jak co roku, też jest to etap na pewno niełatwy. No i później jakieś, powiedzmy, doszlifowanie generalki podczas ostatniej czasówki, bo to też 40 km. Kolarze, którzy jakoś bardziej się nie specjalizują, lub ci, którzy się bardziej specjalizują, mogą stracić i zyskać. Także dwa pierwsze etapy, myślę, Gliczarów, no i później rozstrzygająca czasówka. A być może teraz na to zostaniemy się jej następczyni. Finał wyścigu Młodniczek skreczył ostatnie metry do mety. No i za chwilę trzy.